20 będą zbawieni. Father, we pray for a new connection between the Polish people and the Jewish people. Prosimy o nowe połączenie chrześcijan w Polsce z mesjańskimi Żydami w Izraelu. We pray for a transformation of the church in Poland. Prosimy o transformację, przemianę kościoła w Polsce. Something new. Coś nowego. Something surprising. Coś zadziwiającego. Something wonderful. Coś cudownego. And Father, we pray for the saints of God. I modlimy się o świętych. To step into the book of Acts. By wkroczyli w dzieje apostolskie. We just activate you right now. By sięgali. We activate you. Uwalniamy was. We come to activate you to be the book of Acts. Przyszli byśmy was uwolnić, byście byli dziejami apostolskimi. By Bóg uwolnił przez apostołów proroków z Izraela. By uwolnić was. Jest wasze. Weźcie. Użyjcie to. I wykorzystujcie to. I przynoście owoce. Że wszystko, co dzieje się w apostolstwie, jest waszym udziałem. Czyńcie to. Będą proroctwa wypełnione w waszym życiu. Już nie odwołujcie się do przeszłości, ale teraz, w teraźniejszości na teraz. Obecne doświadczenia. Modlimy się o was. Byście przeżywali, doświadczyli tego. Wszystko, co opisują dzieje apostolskie. Byście mogli dotknąć nieba swoimi modlitwami, swoim uwielbieniem. Twoje uwielbienie, Rafale, będzie otwierało niebo. Będzie pokonywało Antychrysta. Objawienie 15, naucz się na pamięć. Ty będziesz pokonywał Antychrysta. Rafał. Jesteś silniejszy od wroga. Ale tylko wtedy, kiedy śpiewasz. Nie, tylko wtedy. Śpiewaj. Wszyscy będziemy wielbić Boga. I w ten sposób pokonamy moce zła. I przeżyjemy otwarte niebo nad nami. I w ten sposób zaprosimy Chrystusa, by wrócił. Ojcze, wierzymy w to. Uwalniamy to nad Kościołem w Polsce. W imieniu Jezusa. I otwieramy razem niebo. Za każdym razem bardziej. Na początku drzwi. Potem już korytarz. Potem cały dom. Całe miasto. Kraj. Otwieramy niebo. Aż Jezus powróci. I ze swoją armią i rozprawi się ze wszystkim. To będzie wielkie otwarcie. Nie szparka w drzwiach. Otworzymy to tak bardzo, że wszystkie armie będą uwolnione i stąpią na ziemię. I ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić. Jak otwierać niebo dla całej ziemi? To, żeby otworzyć niebo dla swojego serca, jak drzwi, wystarczy otworzyć własne serce. Ale jest jeszcze coś innego. Jeżeli chcesz otworzyć całe niebiosa, by zaprosić Jezusa, żeby wrócił z wszystkimi armiami niebieskimi, by zstąpiły, wiecie, jak to zrobić? Oto tak zrobimy to. Razem z nami zawołacie. Baruch. Haba. Beshem. Adonai. Four words. Cztery słowa. If you say that in cooperation with us, jeżeli w kooperacji z nami, together, razem, we can open up all of the to wtedy otwieramy całe niebiosa. Aby armia Jezusa mogła stąpić na ziemię. Not today. Jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj już troszkę otworzyliśmy. Jutro jeszcze bardziej. Będziemy otwierać coraz bardziej, coraz szerzej. Wszyscy my w Izraelu mówimy to codziennie. Baruch Haba Beshem Adonai. I chcemy, byście dołączyli. I kiedy będziemy to powtarzać?